Hali widowiskowo w hali widowiskowo-sportowej Bełchatowie w miniony weekend odbył się piłkarski ogólnopolski halowy turniej zespołów niezrzeszonych o puchar dyrektora kopalni węgla brunatnego Bełchatów. Wzięło w nim udział 18 drużyn. W rozgrywkach najlepsza okazała się ekipa zakładu cukierniczego Michaś. Drugie miejsce zajęli reprezentanci Barwil Omega, natomiast trzecia lokata przypadła drużynie Ramp. Przyznano także nagrody indywidualne i tak Piotr Brożek został najlepszym bramkarzem, Norbert Króżycki najlepszym piłkarzem, a Przemysław Szulc królem strzelców.